Piątkowy wieczór upłynął w klubie cieszyńskiego Browaru Zamkowego pod znakiem mocnych, hardkorowych dźwięków. Najpierw na scenie pojawił się cieszyński zespół Infekt, później o dobrą zabawę zadbała ekipa Futro z Ryby. Dobra zabawa, kupę rock'n'rolla i bardzo fajna atmosfera. Próbujemy to tworzyć na scenie, jest dobra energia i na tym polega nasza praca. Że będzie głośno na pewno. No to jest najważniejsze, ale tak jak ktoś was nie zna, to jak byście przedstawili waszą ekipę? Bo ja wiem, że tamten skład, to tam tak się to zmienia, nie? Zmieniał się, teraz mamy skład, który jest tak naprawdę prawdziwą rodziną Futra z Ryby. Czego się może spodziewać? No jesteśmy bardzo skromnymi i wrażliwymi chłopcami, ale na scenie nie panujemy nad sobą. Niestety nie mogę po prostu być odpowiedzialny za to, co robię i z góry przepraszam. Jak wy się rozwijacie jako zespół? Od ilu lat już działacie? Co przed wami? Jak tam z płytami? Opowiedzcie coś trochę o sobie. Jeżeli chodzi o zespół Futro z Ryby, zespół istnieje paręnaście lat, natomiast było to takie działanie na zasadzie dzisiaj gramy, jutro pijemy wódkę, pojutrze pijemy wino. Coś... A teraz jak to wygląda? Teraz mamy wspaniałych przyjaciół, jesteśmy przyjaciółmi, gramy, świetnie nam się gra razem. Nagraliśmy płytę, mamy wstępną rozmowę z wytwórnią, która chce wydać tą płytę, więc wszystko idzie do przodu. Gramy koncerty i chcemy być na scenie. Jeszcze zapytam o tą nazwę. Futro z Ryby. Nie wiem, byłem zbyt bardzo pijany, ale myślę, że to daje dużo do myślenia i niech sobie każdy interpretuje w jaki tylko chce sposób. Zostawiamy to fanom. Pozdrawiamy OXP, wspaniała ekipa, bardzo fajna pani i tutaj nasz pan operator. I zapraszamy wszystkich na koncert. Jak to futrzaki mówią, ahoj! Dla portalu Śląska Cieszyńskiego OX.pl Marta Szymik-Telesz. Jak to go?